Cześć, z tej strony Malwina, witam Cię serdecznie. Przygotowałam na dziś prezentację tablicy do wykonywania kopert Envelope Punch Board od We Are Memory Keepers wraz z instrukcją działania i przykładowymi zastosowaniami gotowych kopert. Jeśli więc interesuje Cię to narzędzie, to zapraszam do oglądania dalej. Zaczniemy sobie od omówienia tablicy i jak widzicie ma ona około 10 cali szerokości. Te same kolory co pozostałe narzędzia od We Are, więc jeśli ktoś jest taką sroczką jak ja na wszystko co ładne i do siebie pasuje, to na pewno się ucieszy. I na przykład właśnie mam tutaj taki malutki trymerek, nazwijmy to, do kompletu. Kupiłam go do przycinania wąskich paseczków, jak jeszcze korzystałam z dużej gilotyny Tima Holtza. Ale teraz jak już mam właśnie trymer z ostrzem obrotowym i to w ogóle jest super sprawa, polecam. I ten trymer ma podziałkę milimetrów też właśnie po prawej stronie ostrza. No to już jednak trochę mniej z tego trymerka korzystam, ale do jakichś kartek czy innych małych projektów naprawdę super sprawa, bo nie zaśmieca biurka i zawsze jest jakoś tak więcej miejsca na tworzenie niż na trzymanie właśnie dużych narzędzi, które nam tylko zawracają czasami to biurko. I do kompletu mam jeszcze właśnie taką małą tablicę do biegowania, którą naprawdę uwielbiam i przestałam w ogóle używać już swoją dużą biegownicę. Leży gdzieś w szufladzie przykryta innymi przydasiami, bo nawet jak mam coś większego do zbiegowania, to i tak korzystam z tego malucha i po prostu przejeżdżam tyle ile się da, obracam i dokańczam to biegowanie. I ta kość ma właśnie tutaj taką bardzo maleńką końcóweczkę, która robi takie naprawdę, naprawdę fajne, takie konkretne, mocne biegowanie, dlatego wolę po prostu korzystać z tej tablicy. Wracając do tablicy, ma ona nieco ponad 10 cali, tudzież 26 cm szerokości, tak jak właśnie mówiłam. Według tabeli, którą mamy tutaj na powierzchni roboczej, możemy na tej tablicy zrobić kopertkę maleńką na 2 na 3,5 cala, czyli około 5 na 9 cm, czyli takie maleństwo, o takie. Ale też tak dużą jak 6 na 8,5 cala, czyli około 15 na 21 cm, 21,5 i to już jest właśnie taka większa koperta. Natomiast nie jesteście ograniczone tylko do tej tabeli i jej rozmiarów, bo w internecie możecie znaleźć jeszcze kilka kalkulatorów, które podlinkuję na dole w opisie, dzięki którym zrobicie na tej tablicy kopertę typowo pod wymiar, którego potrzebujecie. Podajecie tylko swój wymiar docelowy i otrzymujecie rozmiar kartki, którą musicie dociąć i ilość cali, od których należy zacząć bigowanie. Kość do bigowania oczywiście jest również dołączona do tablicy, a ten śmieszny guziczek tutaj służy do wykańczania narożników koperty i takiego ładnego zaokrąglania jej ramion, tak jak tutaj widzimy właśnie, żeby nie były takie kanciaste, żeby to nie było tak ostro wykończone, tak topornie. Dobrze. To przejdźmy teraz do praktyki. Macie tutaj wydrukowaną instrukcję obsługi tablicy, więc przejdziemy ją sobie teraz krok po kroku. Załóżmy, że klientka zamówiła kartkę na narodziny chłopca. Wszystko super, kartka wykonana, całe dumne z siebie. Chcemy ją zapakować do koperty. Klops, skończyły się koperty, jest niedziela, wszystko zamknięte albo daleko, jutro trzeba wysłać. A dla koperty za kilkadziesiąt groszy nikomu się po robocie w poniedziałek nie będzie chciało po mieście biegać, tak? Więc odpalamy sobie envelope punchboard. Kartka ma, załóżmy, jest kwadratowa, ma 13,5 na 13,5 cm, więc szybka kalkulacja i potrzebujemy kopertę o rozmiarze 5,5 na 5,5 cala. I to nam daje prawie 14 na 14 kopertę. Kartka jest płaska, więc nie ma problemu, zmieści się do takiej koperty. Więc krok pierwszy, wybierz rozmiar kartki i koperty odhaczony. Krok drugi, przytnij papier do właściwego rozmiaru. I teraz
Znajdujemy sobie ten nasz rozmiar kartki, 5,5 na 5,5, docelowy, i sprawdzamy w drugiej kolumnie, jaki rozmiar papieru potrzebujemy do tej koperty. I mamy 9 na 9 cali. Więc bierzemy sobie swój docelowy papier, z którym chcemy zrobić tą kopertę, i docinamy 9 na 9 cali. Naprawdę uwielbiam ten trymer. I też już należą mu się wakacje. Akurat przed urlopem stąpiło mi się już ostrze, więc po wakacjach dostanie nowe. Dobra. Mamy papier przycięty i przechodzimy do kroku trzeciego, czyli wyrównujemy lewą krawędź papieru do wartości wymiaru bigowania. I tutaj uwaga, robimy to tylko raz. Podkreślam, bo jak szukałam kiedyś opinii na temat tej tablicy, to spotkałam dużo komentarzy, że ta tablica jest do kitu, że trudna, że nic nie wychodzi, że się nie pokrywają te linie bigowania. No tak, nie wychodzi, bo przy każdym boku dziewczyny wyrównywały to bigowanie do wartości z tabeli. No więc nie, robimy to tylko za pierwszym razem, pamiętajcie. I w naszym przypadku to jest 4,5 cala. Tutaj jest rozmiar koperty, którą chcemy otrzymać, rozmiar papieru, który docięłyśmy, i tutaj jest wartość, na której mamy wykonać pierwsze bigowanie. Czyli jeszcze raz, wyrównujemy lewą krawędź papieru do wartości bigowania, czyli 4,5 cala. Przykładamy papier, wyrównujemy u góry i przykładamy lewą krawędź do 4,5 cala, 4,5 cala bigowania. Krok czwarty, punch and score, czyli zdziurkuj, wytnij i zbiguj. I naciskamy, wkładamy kość do środka i bigujemy wzdłuż śladu. Ok. Krok piąty, obróć papier o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Czyli w lewo obracamy. Obróciłyśmy w lewo. I teraz krok szósty. I tutaj właśnie uwaga, nie wyrównujemy ponownie naszego papieru do tych 4,5 cala z tabeli, tylko wyrównujemy wcześniej wykonane bigowanie do tego wskaźnika tutaj. Czyli przykładamy tym bokiem. I tak układamy ten papier, żeby ta nóżka, która tutaj wystaje, żeby ona była tutaj równo z tą linią, żeby ona się pokrywała. I robimy to samo, przeciągamy. I krok siódmy, powtarzamy krok czwarty i piąty dla wszystkich pozostałych boków. Ja tutaj jeszcze zapomniałam o zdziurkować. Więc obracamy, wyrównujemy do wskaźnika bigowania, dziurkujemy i bigujemy. I znowu obracamy, wyrównujemy, dziurkujemy i bigujemy. I mamy już gotową bazę naszej koperty, w której wyląduje nasza karteczka. I teraz z drugiej strony tutaj wkładamy końcówki, wkładamy narożniki koperty, krok ósmy, i zaokrąglamy te narożniki. I to jest też fajna opcja dla osób, które nie mają dziurkacza narożnikowego. No nie są potrzebne dwa narzędzia, tylko mamy od razu dziurkacz narożnikowy do zaokrąglania czy to kartek, czy czegokolwiek innego. I mamy też narzędzie do robienia kopert. I krok dziewiąty, składamy i kleimy. Sobie tutaj odłożę teraz. Zgarnę śmieci, bo ja muszę mieć zawsze porządek na biurku, inaczej nie potrafię. Muszę mieć zawsze albo swój kartonik na śmieci, albo kosz gdzieś w pobliżu.
bo mnie trafia, jak mam jakieś papierki gdzieś luzem. Dobrze. I teraz złożymy sobie kopertę i warto czasami sobie sprawdzić, czy ona nam się na pewno ładnie układa, czy wszystko zrobiłyśmy ok, czy wszystko jest dobrze. Wszystko się zgadza. I tutaj widzimy na przykład, że jakbym tak zużyła tę kopertę, to tutaj to ramionko wystaje, a to jest za krótkie. Nie wygląda to zbyt estetycznie, prawda? Czyli tą kopertę trzeba będzie skleić w ten sposób. To będą boczne skrzydełka, to będzie dolne skrzydełko, bo tutaj się już ładnie pokrywają i ładnie się to będzie zamykać. Więc sklejamy. Zasych mi już klej. Miałam go przed chwilą otwarty za długo. No troszkę, tylko troszkę. O, dziękuję. Dobra. To sobie też damy. No i 2 minuty roboty. I mamy kopertę gotową do kartki, do całości pracy. Tutaj możemy jeszcze nakleić jakiś napis, coś ładnego, kartę z kolekcji na przykład. Można naprawdę fajnie ozdobić te koperty. Jeśli chodzi o zastosowanie takich kopert, no to pierwsze nasuwa się samo, tak? Koperta do wręczania kartki, ale możecie też ją wykorzystać na inne sposoby. I pokażę Wam tutaj na zdjęciach, bo kartkę już przekazałam klientce, więc nie pokażę jej na filmie. Wykorzystałam tablicę do zrobienia półprzezroczystej koperty z kalki na kuponik Lotto i pieniądze do kartki ślubnej, która była wręczona w pudełku. I kopertka była przyklejona na taśmie dwustronnej, tak żeby nie było widać plam skleju przez ten półprzezroczysty papier do dna pudełka. Innym zastosowaniem będzie też kieszonka do Happy Planera i stąd właśnie w tej dużej kopercie podklejenie z folii. To jest zwykła folia, taka jak do shaker boxów, przycięta do nieco mniej niż wysokość tej koperty. I pokażę Wam więcej trików na Happy Planera w którymś kolejnym filmie, tak a propos. Najczęściej jednak używam kopert w albumach i to jest moja ostatnia praca, skończona wczoraj. I na jednej z kart wykorzystałam właśnie taką kopertę zrobioną na tablicy. Naprawdę świetna sprawa do albumu, bo można przechowywać wtedy w takiej kopercie zapiski, pamiątki, czy jeszcze więcej zdjęć. I oprócz tego możecie zrobić sobie jeszcze koperty z papieru danej kolekcji do na przykład przechowywania elementów wycinanych też z tej kolekcji. To już jest wszystko, co dla Was na dziś przygotowałam. Mam nadzieję, że zarówno film, jak i tablice Wam się spodobały. Podlinkuję wszystkie narzędzia, których użyłam w opisie filmu. I oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału Craftweny oraz mojego, tak samo jak Instagrama. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa!